otwieramy nowy interes. Usługi transportowe do 3,5 tony. Jak to wygląda? No, wygląda to tak samo, jakbyśmy otwierali warzywniak. Po prostu idziemy do urzędu, otwieramy jednoosobową działalność gospodarczą, tak to się fachowo nazywa. Niczym się to nie różni. Warzywniak, firma sprzątająca czy usługi transportowe do 3,5 tony niczym się nie różni. Otwieramy tak samo. Różnica jedynie będzie w nadaniu. Główny Urząd Statystyczny nada nam numer tak zwany PKD. To jest taki numer podstawowej działalności gospodarczej. Każda branża ma tam przypisany jakiś tam swój numer. Usługi budowlane mają inne. Nie wiem, tam usługi fryzjerskie mają inne, handel tam zwierzętami ma inne. Jedynie tym numerem się to będzie różnić. Nie potrzebujemy na tą chwilę, przypomnę, że jest rok 2021, wakacje, nie potrzebujemy na tą chwilę żadnych koncesji, licencji do transportu lekkiego. Ma się to podobno zmienić. Jak się zmieni, to wam coś tam powiem. Numer NIP, czyli numer identyfikacji podatkowej, mamy już, wszyscy mają. Występujemy od razu o nadanie NIP-u europejskiego, czyli to jest to PL z przodu i numer bez kresek. Potem co dalej? Szukamy księgowego. W sumie nawet można ruch zrobić, że księgowego znaleźć szybciej przed otwarciem działalności, lekko pomoże, może te dokumenty ogarnie, podpowie, bo on będzie wiedział najlepiej, jak to wszystko. Jak nie w ten sam dzień, to w następny dzień już nasza firma będzie widniała w internecie. Załatwiamy sobie pieczątkę, bo się przyda. No i lecimy do banku założyć konto firmowe. Potrzebujemy takie coś jak konto firmowe. Jaki bank wybierzecie, to już tam wasza sprawa. Przyda wam się też konto walutowe, jeżeli będziecie jeździć dla podmiotów z zagranicy, nie? Czyli będą wam płacić w innej walucie, przypuśćmy w euro, tak jak to u nas się odbywa. Przyda się konto walutowe. Miałem raz w jakimś banku, nie pamiętam w którym, jedną kartę do konta walutowego i do konta złotówkowego, tylko musiałem wejść na tą stronę banku, zalogować się tam do tej przeglądarki internetowej i przełączyć sobie kartę, do którego konta chcę używać. Fajne to było, jak się tego pilnowało, bo jak wracałem z zagranicy, miałem przełączone na euro, szedłem tutaj kupić bułki, to płaciłem w euro i bank przeliczał po swoim kursie, nie? To takie, jak się nie zapomniało, to było ok, jak się zapomniało, to oj. Bułka zamiast złotówkę, to wychodziła tam, nie wiem, złoty 30, szczelam. Mamy już to wszystko, czyli mamy ten wpis do ewidencji działalności gospodarczej, konto, pieczątkę, no trzeba by czymś jeździć. Lecimy do salonu, bierzemy samochód. Z czym to się wiąże? Jak już odkręciłem odcinek o samochodach, wpłacamy jakąś tę pierwszą wpłatę, jak chcemy mieć mniejsze raty, jak nie mamy pieniędzy, liczymy się z pieniędzmi, nie wpłacamy, bierzemy całość na kredyt. Zazwyczaj bierzemy to, co stoi na parkingu, gotowe, albo może być za 3 dni, czy za tydzień. Mamy już ten nasz samochód pod domem. Co dalej? Pewnie przyjdzie nam od razu autokasko do płacenia. O ile w ogóle, o ile już żeście nie zapłacili, to wam przyjdzie. Też albo płacicie na raz, albo rozbijacie na raty. Około 7-8 tysięcy złotych rocznie autokasko wychodzi. Trzeba by skądś brać ładunki, bo jeśli liczycie, że ktoś tu teraz przyjdzie i zapuka w drzwi i mnie zapyta, czy przepraszam, czy pan świadczy usługi transportowe, no to się bardzo mylicie. Nikt nie przyjdzie, nie zapuka. Trzeba samemu się nad tematem pochylić. Są dwa rodzaje giełd. Też chyba o tym już był odcinek. Tylko teraz trochę to inaczej podzielimy. Są giełdy, które
za dostęp do których płacimy co miesiąc, bez względu na ilość ofert, jakich tam mamy, czy się logujemy dwa razy dziennie, czy raz na miesiąc, nieważne, przychodzi faktura co miesiąc, trzeba opłacić. Drugie giełdy są w formie prowizji, czyli rejestrujemy się, wysyłamy tam wszystkie dokumenty, wszystko. Łapiemy ładunek za 1000 zł brutto. Przychodzi nam do zapłacenia do tej giełdy za to, że nas tam wpuściła, przypuśćmy, nie wiem, 8%, 7, 8, 10%, czyli jakieś tam 80 zł od tego 1000 oddajemy do tej giełdy, nie? Co warto mieć na takiej giełdzie? Ubezpieczenie OCP, o tym też mówiłem. Jest jedna giełda, na pewno jedna, która nie wpuści nas, nie da nam ładunków bez ubezpieczenia OCP. Nie ma ubezpieczenia, nie ma dostępu do giełdy. Jedna giełda, z tego co wiem, nie ma OCP, świecimy na czerwono, jest komunikat, że nie mamy OCP. Czyli zlecający nas, klient, który nam zleca transport, widzi, że nie mamy ubezpieczenia. No, jest to takie niewygodne, bo od razu będzie pytał, czy mamy ubezpieczenie i co się stanie jak z jego towarem, jak coś się stanie, ukradną czy coś. Nie? Czyli to OCP tak w mniejszym lub w większym stopniu jest nieodzowne do tego całego interesu. Co dalej? Jak jeździmy za gotówę, czyli te giełdy zazwyczaj żyjące z prowizji, tam jest gotówa, to nie ma tam większego problemu. Większy wybór ładunków jest na giełdach, które działają na przelew, czyli dla firm. Jak to wygląda? No tu już wygląda nieciekawie, bo już trzeba mieć, że tak powiem, zasobnik lekko gruby. Mamy tu ubezpieczenie, jesteśmy zarejestrowani, mamy ten samochód. Klikamy na giełdzie, piszemy z gościem przez komunikator, czy dzwonimy. Dogadujemy cenę, przepuśćmy, nie wiem, z Wrocławia do Berlina za 300 euro. Podstawiamy na drugi dzień samochód pod załadunek. Ładują trzy paletki. Spinamy to. Kluczyk w prawo, pędzel na Berlin. W Berlinie jesteśmy za jakieś tam 4 godziny czy 5 godzin, bo był korek. Zrzucamy to w ten sam dzień. Mamy CMR-ki, czyli międzynarodowe listy przewozowe. Niemiec podbija. Papiery mamy czyste. Wszystko super. Wlatujemy na tą giełdę. No bo stoimy w Berlinie. Wlatujemy na tą giełdę. Patrzymy, jest ładunek z Berlina do Katowic za 400 euro. Super. Bierzemy, nie wiem, ładujemy w ten sam dzień czy w następny. Spinamy. Lecimy, zrzucamy Katowice. CMR-ki popodbijane. Lecimy na firmę. Mamy dwa ładunki, 300 i 400 euro. Czyli zarobiliśmy teoretycznie razem 700 euro. Kosztowało nas to, licząc, że bus pali jak dyszkę, tu jest 400, tu będzie 500, 900, zrobiliśmy 1300 km, czyli 130 litrów bus spalił, 130 razy tankujemy lepsze, tak jak mówiłem, 6 to jest 600, 6 razy 3, 700, 800 zł żeśmy wydali, dostaniemy 1200 czy 1300 zł, jakoś tak po przeliczeniu euro na złotówki. Zalotujemy na firmę, bierzemy te papiery, robimy fakturę. Wypełniamy to wszystko, drukujemy fakturę. Pewnie oryginał wysyłamy na maila do zlecającego, do płatnika naszego, wysyłamy to. Resztę pakujemy w kopertę, oryginały. CMR-kę, jak była jakaś WZ-ka, to WZ-kę, fakturę,
Dobrze jest wydrukować kontrakt do tego. Wsadzamy to wszystko w kopertę. Lecimy na pocztę. Wypełniamy druczki potwierdzenia odbioru, czyli żebyśmy mieli potwierdzenie, że klient odebrał dokumenty. Trwa to, przypuśćmy, 7 dni. Po 7 dniach przychodzi nam zwrotka, że klient odebrał dokumenty tam 24. I od tego 24 dopiero leci nasz czas, termin płatności, czyli przypuśćmy te 60 dni, czyli dopiero za 2 miesiące, 24, ten klient nam za to zapłaci. I teraz dopiero sobie zaczynamy zdawać sprawę, że wydaliśmy w 2 dni 800 zł na naftę. Będzie rata leasingu, będą ZUSy, wyjdą nam jakieś podatki z wystawionych faktur, bo podatki płaci się z wystawionej faktury, nie z pieniędzy, które nam przyszły. Wystawicie fakturę na przypuśćmy 100 tysięcy złotych za coś tam, podatek będziecie mieli 230 tysięcy do zapłacenia, jak nie macie innych kosztów. I nikt was nie będzie pytał, czy wyście te pieniądze dostali, te 100 tysięcy, tylko wy macie już obowiązek zapłaty podatku z wystawionej faktury, nie z otrzymanych pieniędzy. To jest taki trochę ból. Teraz możemy sobie przeliczyć, ile potrzebujemy pieniędzy w zasobniku, żeby mieć ten transport cały sfinansowany przez te, przepuśćmy, 3 miesiące, bo ja podałem przykład w to i z powrotem. Wyskakujemy na Hiszpanię, z Hiszpanii lecimy na Portugala, z Portugala lecimy na Węgry, z Węgier lecimy na Anglię, z Anglii lecimy na Estonię, z Estonii lecimy, nie wiem, na Włocha. Kupę kilometrów papierów kierowca ma tyle, zanim wam to przywiezie do firmy, zanim wy powystawiacie te faktury, zanim klienci je otrzymają, czyli podpiszą zwrotkę, łączny czas jest 3 miesiące. Na te 3 miesiące działalności potrzebujecie kupę kasy. Liczcie, że będziecie tankować, będziecie mało i mądrze jeździć, będziecie tankować dziennie po 200 czy po 300 zł. 5 dni w tygodniu to jest 1500 zł, razy 4 tygodnie to jest 6000 zł, potrzebujecie na samą naftę do samochodu. 6000 zł, razy 3 miesiące to jest 18000 zł. Potrzebujecie na tankowanie samochodu, zanim wam spłyną pierwsze pieniądze. Do tego doliczacie ZUSy, księgowy, pewnie jakiś tam podatek, przypuśćmy 1000 miesięcznie. Bo jesteście na małym ZUS-ie, bo jesteście świeżo otwartą firmą, jesteście na tym małym ZUS-ie, to jest następne tu 18, rozciągnijmy tą naftę do 20 tysięcy, bo 18 jest to mało, do 20 tysięcy, 3 ZUS-y, 3 razy księgowy, to jest 3000 zł, czyli to jest 23 tysiące zł, 3 razy leasing trzeba zapłacić, bo 3000, przypuśćmy, to jest następne 9000. Wychodzi nam 32 tysiące złotych, tak? 32 tysiące złotych na podstawowe sprawy. Nie mówię, że nie wiem, jakieś promy, autostrady, wiatolej, te inne, wszystko łupie w kieszeń. Przy oszczędnym jeżdżeniu potrzebujecie 40 kafli mieć gotowy, żeby zamknąć ten 3-miesięczny temat. Myśmy liczyli kiedyś, wychodziło nam 56 tysięcy, kierowca tak normalnie latał. 56 tysięcy na te 3 miesiące trzeba było mieć na utrzymanie tego jednego samochodu, zanim spłynęła gotówka. Gotówka też tak nie spływa od razu. 5 firm zapłaci, 6 się gdzieś tam ociągnie,
Siódma powie, że nie dostała dokumentów. Wy tam będziecie kopać w tych fakturach te zwrotki, wysyłać, mailować. Oni na końcu wam, o, przepraszają bardzo. No, nie zauważyli. Księgowa źle wsadziła, no, ale to minie, przypuśćmy, 15 dni. Czyli otwarcie firmy, mały problem. Problem większy, trzeba dysponować gotówką. Myślę, że minimum na te 3 miesiące, jak będziecie mieć 40 tysięcy złotych, powinno wam starczyć, ale tak bez szału. Na otwarcie firmy według mnie tak 40-50 tysięcy złotych trzeba mieć w zasobniku na jeden samochód. Jak macie kierowców, to musicie doliczyć jeszcze ZUS kierowcy, wypłatę kierowcy, bo gościu zjedzie, on będzie chciał kasę dostać, no tak jak wszyscy, po to jedzie, żeby zarobić. No i autostrady, jak będą ekspresy, na przykład przejechanie od Miluzy do przypuśćmy do Malagi, płatną autostradą przelecenie, przejazd przez Francję i Hiszpanię był rzędu 270 euro w jedną stronę. To jest kupa kasy. 270 euro to jest ponad 1000 zł na autostrady. We Francji jest liczone od wysokości samochodu, ale o tym to też kiedyś powiem. Podsumowanie. Otwarcie firmy transportowej niczym nie różni się od otwarcia zwykłej firmy, zwykłego warzywniaka, czy sklepu z częściami, czy usług kosmetycznych. Różnice dobijają później ta gotówka, którą trzeba dysponować na zapewnienie środków finansowania tego całego transportu, to tak poważnie trzeba się nad tym zastanowić. Według mnie 4 dyszki to takie minimum. Dobra, ode mnie tyle. Łapki w górę, subskrypcje i niech się niesie.